Kapitol na ucho. Podcast Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Aktorki i aktorzy. To jest taka pamiątka dla Justynki z okazji 15 lat w Kapitolu. Włączaliśmy ją na imprezie na koniec sezonu, ale Justynki nie było. Tak, bo ja miałam impreza na koniec sezonu. Była, tak, i mnie nie było, bo miałam swoje prywatne koncerty, bo płytę Osieckiej promowałam, jeździłam, ale dostałam właśnie, słuchajcie, piękne zdjęcie z dawien dawna w starym Kapitolu w trakcie remontu pod dachem gdzieś. A, czy to nie jest ze spektaklu zdjęcie? Nie, to jest ustawiane zdjęcie, jest rozwalone, widzisz tu Kapitol, pod dachem Kapitolu w haleczce z rzeczy Budda Cinaski i rzeczywiście 15 lat na etacie. No, dziękuję. Dziękuję. Mi miło. I tu jeszcze kawka. Ojejku, dziękuję. Dziękuję. A winko? Wypite na imprezie. Dobrze, to odbiję sobie w czerwcu. Justyna Szafran. Po raz pierwszy zachwyciła mnie swoim wykonaniem Cyganerii Aznawura, wygrywając dawno temu przegląd piosenki aktorskiej. Kiedy zostałem dyrektorem Kapitolu w 2006 roku, przyjąłem ją na etat jako pierwszą. Dziś jest niekwestionowaną gwiazdą tego teatru, publiczność uwielbia jej rolę i nieskrępowany kontakt z widownią. Zabawna i wzruszająca, drapieżna i delikatna. Czuła i szalona. Justyna Szafran. Dzień dobry. Ostatnio na swoich stronach facebookowych zamieściłaś taką listę wszystkich ról, które zagrałaś od 2006 roku w Teatrze Kapitol. To jakieś podsumowanie? Co to miało znaczyć? Po prostu miałam 15-lecie pracy. No i tak chciałam to podsumować. W ten sposób należy to interpretować, bo ja już po prostu zaczęłam zachodzić w głowę, ale co się dzieje, co się dzieje. Ale na scenie jesteś dłużej niż 15 lat, prawda? Dłużej, bo wcześniej współpracowałam, kiedy dyrektorem był Wojciech Kościelniak jeszcze. Także ja w ogóle będę miała za rok 20 lat pracy na etacie, bo jeszcze byłam w teatrze w Kaliszu. Zaczynałam tam taką etatową pracę jako aktorka. No i w sumie też będzie pewnie tutaj 18-19 lat pracuję z Kapitolem. Od Wojtka Kościelniak. Od czasu w ogóle, kiedy wygrałam PPA, to Wojtek zaczął ze mną pracować. Musical Hair w Gdyni. I później, jak tylko został dyrektorem, czy robił właśnie takie spektakle na przegląd piosenki aktorskiej, to często te mnie gale, tak zwane. Tak? No, to mnie zapraszał wtedy. Chcę cię zapytać o tę twoją drogę na scenę. Czy jako mała dziewczynka marzyłaś o tym, żeby zagrać Anię z Zielonego Wzgórza? Rzeczywiście, od małego chciałam być aktorką i chciałam śpiewać. Mama już w przedszkolu zapisała mnie na lekcje gry na pianinie, ale tam nie szło mi za bardzo. Ale już w przedszkolu reżyserowałam Kopciuszka. W przedszkolu reżyserowałaś Kopciuszka? Tak, ustawiliśmy Kopciuszka i no takie, wiecie, tak po dziecięcemu. To samo już w szkole podstawowej. Organizowałam akademię, śpiewałam na tych akademiach, ale też wymyślałam je jakoś. Ale nie mam w ogóle zmysłu reżyserskiego, nie mam takich ciągot, ale jak byłam młodsza, to miałam więcej, nie wiem, pewności siebie. I w liceum też cały czas te akademie, że na przykład z fizyki byłam średnia, ale pan mówi, że tak ładnie śpiewasz, że dostaniesz tą czwórkę. Tak, i tak aktywnie działałam artystycznie i czułam i wiedziałam, że to będę robić. Jak nie zdałam od razu do szkoły teatralnej, no to poszłam do studium piosenkarskiego w Poznaniu, też na filozofię. Ale ja już to robiłam już w wieku 20 lat. Wygrałam PPA, wcześniej wygrałam taki konkurs Śpiewać Każdy Może. W Krakowie. Śpiewałam też w Jarocinie. Jak byłam w liceum w 95, chyba to było z zespołem Lew Totołtoj. Miałam jazzowy zespół, miałam kabaret. Ale tutaj mówisz cały czas o piosence, a nie o aktorstwie. No bo wiesz, co mi się to łączy? W głowie, w sercu mi się to łączy. Rzeczywiście wyszłam od śpiewania, bo wtedy jak na tamte lata swoje, no to wiesz, można było brać udział w konkursach recytatorskich albo wokalnych. Wokalne, wiadomo, są bardziej spektakularne, ogólnopolskie, telewizja, nagrody, i to śpiewanie mi przychodziło tak
prosto, to się działo samo. Ja po prostu wychodziłam, śpiewałam i to się podobało. A na aktorstwo musiałam trochę zapracować życiem swoim. Przez śpiewanie doszłam do grania. I taka to była droga. Tak jak mówię, w moim sercu, w mojej głowie to się łączy. I lubię właśnie formę musicali, dlatego że może naprawdę zrobić dobrą, dramatyczną rolę. Tak jak to zrobiłam na przykład w Ja, Piotr Rivière. A piosenki mogą być takimi jakby monologami wewnętrznymi, czyli nie wychodzę, nie śpiewam. Nie jest to opowiedziana taka linearna historia, tylko jakby to, co się dzieje w głowie. Ja lubię to łączyć bardzo na scenie. No w sumie nie wiem, co jest ważniejsze, co wolę. W moim życiu artystycznym to się miksuje jakoś. Ta praca w teatrze daje nam taką młodość duchową i to jak ja się czuję, jakbym była w szkole. Każdy reżyser to jest nowy pan profesor, pan nauczyciel i jak serio podchodzisz do pracy i z takim oddaniem i zapałem, to zawsze poznasz właśnie jakiś nowy punkt widzenia, jakąś historię. Oczywiście dowiesz się czegoś, bo kogoś fascynuje jakaś działka, o której ty możesz nie mieć pojęcia. I to jest taki wieczny i ciągły rozwój. I rzeczywiście lubię wszystkie swoje role. Nie wiem, czy mam jakąś, której nie lubię. Ja nawet nie wszystkie tam wypisałam. Nawet nie wszystkie? Tak, na przykład była spektakl Villas, który został średnio odebrany. To go tam nie umieściłaś w rankingu, tak? Żeby nie przypominać publiczności. Nie, bo ja bym wszystkiego chyba, to by jeszcze drugie tyle miejsca potrzebował ten wpis. Ale ja bardzo lubię wspominać tę pracę. Ona była taka eksperymentalna z Moniką Niemczyk, taka ruchowa. Nie mam roli, której bym nie lubiła albo wspominać. Były trudne prace, ale jakoś zawsze czuję satysfakcję. Bo naprawdę jestem w pracy oddana, jestem takim kujonem i staram się i zatracam raczej. Jestem z tych aktorek. Nie mam dystansu, co by mi się przydało na pewno, bo bym się może mniej spalała, mniej denerwowała. Ale przez to, że tak wchodzę, jak coś zrobię, czuję, że jestem gdzieś bliżej siebie, bliżej prawdy jako takiej. No, dlatego każda praca jest dla mnie ważna. A był taki czas, że ja we wszystkim grałam i we wszystkich naszych premierach i naprawdę duże role. Teraz ostatnio miałam kilka takich spektakli, w których nie uczestniczyłam i dzięki temu mogłam zrobić, nagrać płytę na przykład. Płytę zrobić osieckową. Dojdziemy do tej płyty też, bo przecież recital... I zagrać w filmie. Recital jest na scenie, prawda? Jest w repertuarze Kapitolu ten twój osieckowy recital, więc o nim absolutnie musimy powiedzieć parę zdań też. Tak, i miałam przyjemność właśnie zagrania w filmie i grania w serialach, dzięki temu, że trochę odpuściłem z moim teatrem. Mok i Lazarus, to były dwie premiery z rzędu. Takie wielkie, prawda? Ważne, w których nie grałaś. Ale dzięki temu mogłam właśnie zrobić płytę i móc ją grać, bo jak wchodzisz w premierę, nie masz dublury, to wszystkie weekendy są zajęte, albo od czwartku jesteśmy zajęci, a w środę jeszcze próby. Naprawdę nie ma czasu na zajęcia poza teatrem, żeby zagrać w innym teatrze. A ja właśnie też dzięki temu zrobiłam, moim zdaniem, bardzo fajny spektakl o Judy Garland w teatrze Komedia tu niedaleko. We Wrocławiu. Też we Wrocławiu, tak. I mogłam też tak odłączyć się trochę od teatru, co uważam, że dobre to dla mnie było i jest. Grałam koncerty, dużo grałam koncertów. Od razu jak... No co ty, przecież pandemia była, jak mogłaś grać koncerty? Ale wiesz co, właśnie w tej pandemii też miałam dużo różnych nagrań, online'owych występów, zaproszeń na jakąś jedną, dwie piosenki, warsztaty online'owe. A później, no tak jak już moi koledzy z teatru grali Moka i Lazarusa, to ja wtedy mogłam pograć sobie osiecką, ale też moją pierwszą płytę Łagodną, a też robimy tak zwaną mieszanki, czyli Szafran o miłości, także trochę osieckiej, trochę piosenek z mojej pierwszej płyty, trochę Edith Piaf. W tej chwili jesteśmy u progu sezonu 2022-2023. W październiku 2022 roku nowa wielka premiera w Kapitolu i w tej premierze, czyli w Priscilli, Królowej Pustyni, już grasz. Tak, gram i to dużą rolę i bardzo się cieszę, bo z tego co wiem i w innych produkcjach, w sensie w innych krajach, te role grali mężczyźni zawsze. To jest rola transwestyty i osoba, która kiedyś była chłopcem, jest kobietą i bardzo się z tego cieszę.
I właśnie pierwszy raz będzie tę rolę grała kobieta. Wiem, że ci producenci prosili o wyjaśnienie nasz teatr, dlaczego ma to grać kobieta. I Konrad Sierzputowski napisał do nich długi list, elaborat. Konrad Sierzputowski, który jest tłumaczem i dramaturgiem. I napisał im, jak on to widzi, i oni się oczywiście zgodzili. Także to będzie taki eksperyment na skalę międzynarodową. Ale tym bardziej się jaram. No na razie jeszcze jestem w trakcie szukania tej roli, ale dobrze mi się jej szuka i są momenty. To jest osoba, która, postać Bernadette, ona ma wielkie poczucie humoru, ma ostry język, a to bliskie jest mojej prywatnej osobowości. Jak na pierwszym czytaniu świetnie sobie radziłam z tymi często naprawdę przegiętymi tekstami. Mało tu będzie śpiewania, jeśli chodzi o moją osobę, ale do przeprowadzenia piękną historię z zakochaniem, z takim, kurczę, z takim szukaniem siebie. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Wyobrażasz sobie, że ileś tam życia, pół życia byłeś nie w swojej skórze, że nie byłaś sobą. I to jest z perspektywy przedstawienia, to jest trudne dla tej postaci Bernadette. Ona się zmaga z tym. Teraz czuję się dobrze, ale też nie do końca. Ale i myślę, że to będzie przeprowadzony ważny temat. Mówię o swojej postaci, ale z olbrzymią dawką jajcowania, poczucia humoru. A że jestem jajcarą, to się dobrze czuję. Tak, wiesz, trochę popłakać, trochę się pośmiać. Może być dobrze. A oczywiście nasz Cezary, reżyser Tomaszewski, on szuka więcej niż jest napisane. Nie reżyseruje tego od piosenki do piosenki. Wręcz odwrotnie. Jakby historię układa, a piosenki są. Nie? Że są inni reżyserzy, właśnie tacy musicalowi, którzy jakby odbijają się od tych piosenek. A on ewidentnie traktuje to jako spektakl dramatyczny. Tak w konstrukcji, można powiedzieć, intelektualnej. I to bardzo mnie się podoba, bo też tak lubię właśnie pracować. Nie? Że my staramy się tych coverów w ogóle tu na scenę nie adoptować, ale właśnie ta Priscilla mocno będzie inna od broadwayowskiej wersji. U nas przede wszystkim nie będzie autobusu. Nie wiem, czy to zdradzam, czy coś, ale no tak, że... No premiera tuż. Tak, to można powiedzieć. Nie będzie autobusu, dlatego myślę, że Cezary szuka, o czym to jest w ludziach, a nie patrzy efektem. Użyłaś takiego sformułowania, że jeszcze szukasz tej postaci, jeszcze szukasz tej roli. Jak się szuka roli? Nie pytam konkretnie o Priscillę, w ogóle o ten proces, twój proces. No to naczytujesz te teksty, rozmawiasz z reżyserem, no i to się zaczyna dziać. Jak masz otwarte serce, to się dzieje czasem szybciej, czasem dalej. Mi się też pojawiła, będziemy korzystać, ja, moja postać, będę z Beaty Tyszkiewicz na pewno będę korzystać jako takiej damy, która ma ostry język, jak trzeba. Już wiem, że Bernadette w kontaktach z Tikiem, z tymi bliskimi swoimi przyjaciółmi, będzie szczera i taka naturalna, ale wobec ludzi, wobec świata już jest taką damą, ma pozę, maseczkę, ma siebie wymyśloną. Tak. Raz, że pracuje w show biznesie, czyli jakoś kreuje sobie postać swoją na scenie. No i też przekłada to jej się na taki sposób bycia. I to się tak dzieje, no. Ale tak jakoś mi to przyszło. Czasami ciężej się dokopać, ale to tak trzeba oczywiście przez siebie, bo to ty kreujesz. Fajnie odbić się, żeby innym być niż inne role, nie? Czy tam starsza, czy młodsza, szukasz tego wieku, myślisz sobie, co przeżył, o czym marzy, jak żyje, rysuję sobie przeszłość, myślę sobie o przeszłości tej osoby, jak ona była, z jakiego domu pochodzi. Ale w musicalach jest na to przestrzeń? Jest. Wszędzie jest. Jak chcesz zrobić dobrą rolę, głęboką, właśnie taką, nie tylko mówią, gadającą głowę, no to trzeba tak pracować. Mnie nauczyła tego tak solidnie robić właśnie Agata Duda-Gracz. Ja, Piotr Rivier, dostaliśmy taką wielki dar, wielki prezent w postaci grzebania i szukania postaci. To opowiedz o tym spektaklu.
Ja Piotr Wier. No to było moje pierwsze spotkanie z Agatą Dudą Gracz. To były jedne wielkie warsztaty i ona właśnie uczyła nas, tworzyła relacje z każdym dzieckiem po kolei. Stworzyła nas tak głęboko te postaci, one tak w nas weszły, że nawet gdyby się na scenie coś wydarzyło, coś zapomniało, a jesteśmy non-stop przez 4 godziny na scenie, to tak się staje tą postacią, że nawet jak się pomylisz, to jesteś w roli, że nie wypadasz z tej roli. I ona tak nauczyła właśnie nas tych monologów wewnętrznych, budowania postaci. Ona pisze listy do postaci, ale też do aktorki. Przed pracą, czy w czasie pracy, czy po pracy pisze te listy? I różnie. I przed, i w trakcie, i przed premierą takie, no, listy pisze do postaci, co, jakie ma zadanie, co przeprowadzić warto. Ale jak jesteś poszukującym aktorem, to też współpracujesz. Ja raczej dużo proponuję na scenie, raczej jestem taka twórcza, myślę. Znaczy, nie mam takiego zmysłu reżyserskiego, nie mam go, ale jak już reżyser już czuje, co chce zrobić, no to proponuję rozwiązania. Nie? Albo jak już zaczynasz czuć tę postać, mówi, a wydaje mi się, że ona by zrobiła tak, a Cezar mówi, a pokaż, jakby to było, a tak, bo wierzę w to. Takiej prawdy trzeba szukać. Dokąd mnie prowadzisz? Prowadzę cię tam do tej knajpy, widzisz? Tam jest taka kochana Sylwia i powiem wam, że tam jest pyszna kawa. Czasami jemy tam zupkę, a czasami, jak na przykład gramy muszkieterów i moja postać już umrze i czekają na mnie tylko ukłony, to zdarzy mi się wypić lampeczkę prosecco. Ale to tajemnica. A, i windą pojedziemy. Tak, windą. Ja powiem wam szczerze, że ja tak w ogóle mam kłopoty z orientacją w terenie i najczęściej spędzam czas albo na scenie, albo w mojej garderobie. Mam magiczną garderobę, którą dzielę z Kasią Emoseł Humbango i nie ukrywam, że jak są imprezy w Kapitolu, to kiedy kończy się oficjalna impreza, często on jest after party w naszej garderobie. Jest to miejsce, jak my to z Kasią nazywamy, nasz drugi domek. Czyli pokażesz nam też garderobę? Tak, to jest nasz drugi domek. Rzeczywiście tam jest jak w domu. Niestety towarzyszy nam bałagan, nad czym ubolewa nasza pani garderobiana, pani Renia, bo obydwie tak jesteśmy troszeczkę wariatki. Ale jest to nasze kochane miejsce, nasz drugi domek. A tu jest właśnie nasz barek z Sylwią Piękną. Ale też to jest taki bar, w którym mogą się napić widzowie. Tak, tu w przerwach, w trakcie spektaklu można właśnie wypić kawę, czy właśnie winko, czy nawet chyba zjeść ciasteczko. Także to jest takie nasze bardzo przyjemne miejsce. Jak i lubisz tu, piękne, tak? Lubię tu. Byłam na recitalu, nie ma, na twoim recitalu z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Przy okazji, jeśli ktoś nie widział i nie słyszał na żywo śpiewającej Justyny Szafran, bo oczywiście mamy płytę i ta płyta jest na streamingach, tak, ale to absolutnie nie jest to samo. Ty tam nie tylko śpiewasz, ale jesteś jednocześnie bardzo prywatna. I zastanawiałam się, na ile ta twoja prywatność w trakcie tego recitalu jest wyreżyserowana. Trochę tak, oczywiście, ale ja sobie pomyślałam kiedyś tak, że tak jak się śpiewa recital, już to słowo jest jakieś takie straszne, recital. Straszne, prawda? Wierzę, takie monumentalne. I ja mówię, nie. I co, wchodzi kobieta na szpilkach w czarnej sukni i teraz będzie przeżywała sama ze sobą pieśni. I jakoś tak mi się zaczęło mówić. Najpierw mało, później coraz więcej. I tak mówię, zaprzyjaźnię się z tymi ludźmi. Jak im opowiem o sobie trochę, jaki mam numer buta i coś. I to się zaczynało tak, że zaczęłam mówić. I jak widziałam, że to rozśmiesza ludzi, no to powtarzałam ten tekst. No to szłam dalej. No to tak jak miałam w Blaszanym Bębonku, mam taki monolog. Reżyser napisał: jajka tanie, Mendel za Guldena, a ja zrobiłam z tego 15-minutowy performance, taki stand-up. I okazuje się, że mam do tego dryk, że potrafię
czucie w daną publiczność, także za każdym razem mówię inaczej. Są rzeczy takie bazowe, które powtarzam, które wiem, że się podobają, które, wiecie, ludzie od razu wypuszczają powietrze, czasami też dogadują. Od razu nie traktują mnie jako jakiejś pani, tylko jako koleżankę. A to jest dobre, takie skracanie dystansu? Bezwzględnie tak, dla mnie. Ja się dobrze z tym czuję. I oni mnie zaczynają lubić jako człowieka. My zaczynamy mieć jakąś burzę czwartą ścianę i świadomie to robię. I chciałabym tak jakbym, wiesz, do każdego podeszła i wyciągnęła do niego rękę i się z nim przywitała, czy napiła wina. I taką chcę właśnie budować przyjemną atmosferę. I tak staram się to robić. Ale wiecie co, to tak naturalnie wyszło. Wiesz, jednocześnie te przeskoki potem do tych bardzo dramatycznych piosenek. No to właśnie celowo to robię, żeby z totalnego śmiechu w sekundę ludzie mieli łzy w oczach 3 minuty później. Brałam kiedyś udział w takim, ze Ściborem Szpakiem, w takim kabaretowym przedsięwzięciu. To było z 5 lat temu. I on prosił, żebym śpiewała piosenki, a między piosenkami będziemy robić skecze. I robiliśmy te skecze improwizowane, bo nie wiedziałam do końca, co będzie. Powiedzmy tylko, że Ścibor Szpak jest człowiekiem orkiestrą trochę. On i śpiewa, i pisze teksty, i jest tak zwanym kabareciarzem, ale intelektualnym. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Polecam uwadze tego pana. I zrobiliśmy właśnie taki dwuosobowy show. I on rozśmieszał. Ależ jak ja musiała to zobaczyć. No, ale dobrze. To był fajny. Jaja były takie, że ludzie naprawdę, jak to się mówi, zrywali boki, a za chwilę ja musiałam śpiewać smutną piosenkę. I jak zaczynałam ją śpiewać, to parskałam śmiechem. I ja mówię, jak ja mam teraz zaśpiewać jakąś piękną piosenkę Edith Piaf? Gdzie, żeby zaśpiewać Piaf, trzeba naprawdę bardzo głęboko wyjść w emocje, żeby miało to sens. I tak wtedy mi się to spodobało. Mówię, to jest jakaś myśl, żeby tak żonglować tymi ludźmi, żeby oni sami siebie zaskakiwali, że mogą śmiać się. A za chwilę jest Orszaki, czy Niech żyje bal, i lubię to robić. Zwierzyłaś się na przykład, że właśnie piszesz pracę magisterską, bo skończyłaś akademię teatralną. Zaczęłyśmy tutaj od tego, że się nie dostałaś do szkoły teatralnej, tam mając tych, nie wiem, 18 czy 20 lat. I co? No i poszłam do studium piosenkarskiego. Zaraz potem, 2 lata po maturze, wygrałam przegląd piosenki aktorskiej. I od razu... Rozbiłaś bank wtedy, to był 96 rok. I dostałaś wszystkie możliwe nagrody. Co ty tam wtedy zrobiłaś, że też rozbiłaś ten bank? Ja wtedy śpiewałam La Boheme, czyli taką klasykę, ale śpiewałam też Jurka Satanowskiego, tanc budę i saksofon w takiej sukience. Ja nie wiem, czy bym teraz ją ubrała. W sensie ja wiedziałam, co to jest za festiwal, ale nie aż tak. To była sukienka z gołymi plecami piegowatymi, z rozporkami. Śpiewałam tanc budę i saksofon, tańczyłam na koniec tej piosenki. Wiecie, ona była tak inaczej rozumiana, nie aktorska taka, nie? I tym chyba ujęłam. Wtedy było jeszcze, wiecie co, było to jedno z pierwszych w Polsce było, dzwoniło się i głosowali ludzie, to się audiotele, nie? Aha. Audiotele. I też wygrałam audiotele wtedy. Bo przyszła do mnie wtedy Krystyna Janda mi gratulować. Wojciech Młynarski zaprosił mnie na koncert. No, Michał Bajor. Ja nagle z dnia na dzień po prostu pani Dałkowska. No, nagle takie osoby zaczęły chcieć ze mną pracować, zapraszać mnie. Świętej pamięci Roman Kołakowski. Jurek Satanowski od razu mnie wziął do Teatru Atelier. Wojciech Kościelniak od razu mnie wziął do pierwszej produkcji. Od razu Heryb, kiedy robił w Gdyni, też mnie zaprosił. I ja nagle zaczęłam już pracować pełną parą. Mhm. I już przerwałam filozofię. Mhm. Zrobiłam tylko rok, mam filozofii. Skończyłam to studium piosenkarskie. I jeszcze kontynuowałam taką prywatną szkołę aktorską, ale tak naprawdę w trybie dochodzącym, bo ja już zaczęłam tak naprawdę pracować, zarabiać i jeszcze wtedy robiło się dużo takich koncertów dla telewizji, nie wiem, czy pamiętasz. Po prostu takich piosenek z klasą, nie? Dorobił i właśnie Wojtek Młynarski i pan Strzelecki, też miałam wielką przyjemność pracy z nim. I poszło. Ja już po prostu... Jakby już nie było miejsca na szkołę, tak? Na to, żeby się zatrzymać i właśnie zacząć to w takim rygorze szkolnym jeszcze się czegoś uczyć. Nie było, a ja jeszcze nie miałam takiego
takiego warsztatu. Trochę za szybko na mnie te laury spadły. Były sytuacje, gdzie przerosły mnie zadania. Natomiast ja już później, jak już wygrałam ten Wrocław, ja naprawdę wywiady, telewizja, gazety, to było w tamtych latach, Przegląd Piosenki Aktorskiej miał wielką rangę. Nie było tyle tych konkursów. Był Przegląd Piosenki Aktorskiej, była szansa na sukces. Nie było Must Be The Music, czy wiesz, tych wszystkich. To idoli i tak dalej. I to rzeczywiście ludzie siadali przed telewizorami i oglądali. I to był, ja pamiętam, że jak ja wróciłam z Wrocławia, to mnie zaczepiali obcy ludzie na ulicy. To było niesamowite. To był szok. Bo jak wróciłaś z Wrocławia do Poznania? Tak, przepraszam. Bo ja urodziłam się w Poznaniu. Mieszkam we Wrocławiu już 17 lat prawie, ale urodziłam się i mieszkałam w Poznaniu. No i wiecie, jak już to wygrałam, to później zdawać do szkoły jakoś już nie miałam... Nie wiem, już nie miałam może takiej potrzeby, a może się bałam też, co wygrałam, to ani bym nie zdała do szkoły, to jakby to wyglądało pewnie, ale też już byłam w zadaniach cały czas. No i ostatnio właśnie zdałam do szkoły teatralnej. Ale po co? Żeby mieć tytuł magistra, bo miałam już propozycję uczenia w szkołach teatralnych, na przykład uczenia piosenki. Bez tytułu magistra nie można być wykładowcą. I też jakoś, żeby może zaleczyć swój kompleks, żeby mieć wyższe wykształcenie. Zawsze to było moim marzeniem. No i przyjęli mnie bez egzaminu do Akademii Teatralnej w Warszawie. I właśnie skończyłam od razu na trzeci rok. Skończyłam trzeci i czwarty rok. Już zaliczenie mam naprawdę u pani Ostrelow. Mam celującą z historii teatru, ocenę celującą, a to jest wyczyn. I byłam kujonem, mam piękne oceny i właśnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej. Mam nadzieję, że uda mi się obronić w grudniu, jak się wszystko dobrze ułoży. W grudniu 2022. Mam nadzieję. I dlatego właśnie proszę o kciuki. I będę panią magister i będę płakać się i pić wino na zmianę. Jestem dumna z siebie, że się za to wzięłam. Mhm. Bo też mi się nie chciało, a mówię, ale fajnie, zrobię magistra w szkole teatralnej. No i chcesz uczyć potem właśnie? Na razie nie, wiesz, ja mam taki charakter, bym musiała trochę nad sobą popracować, żeby móc być pedagogiem, bo to trzeba umieć. Nie wiem, czy umiem. Na pewno pójdę na jakiś kurs, na pewno pochodzę na zajęcia innych profesorów, poprzyglądam się. Zanim podejmę się tego, zrobię sobie jakiś koncept, jakiś plan. Zacznę o tym myśleć. Ja też mam ciągle dużo pracy, bo w tym roku 3 premiery przede mną w tym sezonie, bo zaraz po Priscilli zaczynam pracę z Agatą Dudą-Gracz, też we Wrocławiu, ale w teatrze Układ Nieformalny. A później będę robiła też jeszcze w innym teatrze, także trochę nie mam czasu teraz na bycie pedagogiem, ale za jakiś czas... Ale rozumiem, czas... że to jest jakaś perspektywa, też jeszcze coś, o czym myślisz, mm-hmm. tak? Ale myślisz o tym też dlatego, że co? Że uważasz, że stanie na scenie do, nie wiem, 70 czy 80 nie ma sensu? Że chcesz ma sens, wcześniej... ja chcę śpiewać do 100 lat, naprawdę, tak jak Szaflarska. Ja chcę i ja tak będę to robić. Myślę, że nigdy nie budowałam swoich ról na młodości, na urodzie. Zawsze mocą moich ról czy piosenek był przekaz. I w takim kontekście to tylko będę miała więcej mocy. Nie? Tak jak Stasia Celińska przecież, co jak wymiatę. Mam taki dar i przekleństwo w pewnym sensie. Przed każdym, a szczególnie jak grałam taki monodram Rzeczy Budda Cinaski, bardzo głęboko wchodziłam, to był taki trudny emocjonalnie spektakl, czy właśnie Piotr Rivière. To są... No Piotr Rivière wciąż bardzo, jest w repertuarze, tak, choć grany bardzo rzadko tutaj w Kapitolu. Ale to są spektakle, które mnie duchowo miażdżą, a ja mam coś takiego, że przed każdym spektaklem tak samo się boję jak przed premierą. Mnie się wydaje, że ja nie pamiętam. Mnie się za każdym razem wydaje, że to jest premiera. Co daje mi świeżość jakąś na scenie, że zawsze tak na świeżo myślę i to, co wykonuję, to jest świeże, tylko że kosztuje po prostu tych nerwów, że nie mam takiego, a dobra, to mam, że nie mam takiej rutyny, którą niektórzy aktorzy mają, jej nie widać, ale przez to sobie radzą sami z sobą, bardziej nie spalają się tak. A ja jestem taka, wiecie, taka trochę
wariatuncio. No i spalam się, ale rzeczywiście staram się być zawsze świeża. Kiedyś graliśmy Mistrza i Małgorzatę, a ja mam taką rolę narratora, duża rola. Natomiast w drugim akcie dużo siedzę cały czas i odbywają się sceny. Nie mogę zejść ze sceny, siedzę i oglądam kolegów. A gramy to już ponad 100 razy, dużo. I mówię, o Boże, znowu ten mistrz. I siadam i nagle patrzę, u nas 800 osób, pełna widownia, wszyscy dokładnie ubrani. I sobie myślę, 800 serc, 800 główek. Jak ja mogę, kurczę, powiedzieć, że mi się nie chce, jak ci ludzie przyszli tu po przeżycie, po uczucie, albo się pośmiać, albo popłakać. To jest takie ważne. Oni są w naszych rękach. I mówię, jak ty, głupolu, mogłaś tak sobie w ogóle pomyśleć? I już więcej tak nie myślę. Sama siebie opieprzyłam. I teraz pokażę ci, jak dojść właśnie do naszej garderoby. Tak jak mówię, jak trzeba przejść się po teatrze, to proszę kogoś o pomoc. Jezu, ale przecież ty tu jesteś najdłużej chyba. Ale właśnie taka gapa jestem. Jakbyś mi kazała oprowadzić po Wrocławiu, to też miałabym problem, bo taka jest. No nie mogłabym być przewodnikiem, co ty na przykład potrafisz. Raczej mam, jak samochodem tylko dojadę do teatru. Jak jadę dalej, to parkuję koło teatru i biorę taksówkę. Naprawdę? Także, to jest nasza przepiękna scena. Ubrany przez scenę przejdziemy do garderoby, czyli to dokładnie tak jak chodzisz zawsze i to jest, rozumiem, ta jedyna trasa, moja którą ścieżka, znasz. Tak? Moja jedyna ścieżka. Ale też muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle kocham puste widownie w teatrze. To jest jedno z takich najbardziej jakichś magicznych dla mnie miejsc. Pusta widownia. Tak, jak jest pięknie. To wszystko w takiej stylistyce Art Deco i zawsze tu zadbana jest ta nasza i widownia, i cały teatr. Także jest pięknie. Teraz bez widzów. Nasza scena zaczeka wielka. No, ja tak z zawsze tego jest dekoracja, to nie ma, to ma się wrażenie, że ona jest mimo wszystko jakoś mniejsza. Tu takie lotnisko prawie, że. Tu jest te schody z moka, kawałek dekoracji i wieże z muszkieterów, trzech muszkieterów, gdzie mam przyjemność grać Milady. Tu są nasze tablice ogłoszeń i tu jest poczekalnia. Tu się denerwujemy właśnie przed wejściem na scenę. No, tu jest charakteryzatornia. Aha, dobra. Bo my jesteśmy już w tym korytarzu, tuż przy samiuteńkiej scenie, dobrze. Ja po prostu tak trochę na ciebie wpadam, bo nie wiem dokąd iść. A dlatego... No właśnie, to tu po prawej stronie jest charakteryzatornia, pokój pana masażysty. Charakteryzatornia to... Poczekaj, pokój pana masażysty, rozwiń myśl. Mamy takiego naszego kapitolowego, pana Piotra Boratyńskiego, który... leczy nam kontuzję i od wtorku do piątku po kilka godzin dziennie właśnie tu przyjmuje. Dyżuruje, tak? Dyżuruje. Tancerzy przede wszystkim, no ale też jak my mamy teraz dużo tańca i rzeczywiście to ciało jest zmęczone, nie daj Boże, czasami zdarzają się kontuzje, to Piotr się potrafi okleić plastrami i pomasować i udzielić pomocy takiej fizjoterapeutycznej. Tak, i rzeczywiście teatr to jest dla mnie święto. To jest misja i może brzmi jak nawiedzona, ale dla mnie wejście na scenę to jest święto, bezwzględnie. Kiedy stajesz przed lustrem, to mówisz o sobie, że jesteś artystką, aktorką, wokalistką. Jak siebie definiujesz? Wiesz co? No, myślę, że jestem artystką, ale jak gram spektakl mówiony, to jestem aktorką. Jak śpiewam, to jestem wokalistką. Myślę, że artystka, no to łączy w sobie i to. Tak jak trzeba, to jestem performerką, co widziałaś, jak tańczę pięknie. W tym recitalu, o którym już tutaj wspominamy. Tak. O, właśnie. W czasie recitalu mówisz też, że długie lata w Kapitolu mówili, że nie umiesz tańczyć. Tak. To jest prawda, czy to jest wyreżyserowany tekst pod publiczkę? Prawda, bo rzeczywiście mam trudności z zapamiętaniem choreografii. Jak Cezary mnie zapraszał do Pryszyli, ja mówię, Cezary, ale ja słabo tańczę. Ja wiem, to będzie fajne. Ale w ogóle na przykład jak pracowałam z Tomkiem Wygodą, to on uwielbiał, jak się ruszam. Że ja mam specyficzne te ruchy swoje, ale mam problem z zapamiętywaniem choreografii. I ostatnio się ich uczę i muszę się gdzieś z boku uczyć i zdarza mi się pomylić, że to nie jest moja mocna strona, taniec. I dlatego zazwyczaj mnie właśnie obsadzali w rolach dramatycznych, albo takie, gdzie nie trzeba tańczyć, albo mi darowali. A tutaj będzie przede mną wyzwanie taneczne, ale Basia Olech ma do mnie jakieś niezwykłe podejście i nie jest źle.
poznaję tak bardzo teatr muzyczny dzięki tym tutaj spotkaniom z kapitolowymi aktorami, że to niesamowite jest. A, idziemy do windy, a tutaj coś słychać, że orkiestra próbuje. Tak, teraz orkiestra nagrywa podkłady do ćwiczeń, do prób, do Priscilli i tam na dole jest studio nagrań u nas i myślę, że tam właśnie nagrywa. Tam na dole też jest orkiestrowa garderoba i tamtędy też wchodzi, z poziomu minus jeden wchodzi się też do orkiestronu. Nie widać naszej kochanej orkiestry w niektórych spektaklach, niestety. Oni ciężko pracują, schowani. Jesteśmy na drugim piętrze. Słyszałam taką opowieść, anegdotę związaną z mistrzem i Małgorzatą, że opieprzyłaś Wojciecha Kościelniaka. Nie opieprzyłam. No, robiliśmy Mistrza i Małgorzatę. Wojtek miał inną koncepcję. I ja miałam być narratorką, tak jak i jestem narratorką, ale tą narratorką miałam być taką prostą babą, ta, która nalewa ten sok, napój morolowy, ale ciepły. I ona jako taka prosta baba miała to wszystko opowiadać. A mnie już to tak denerwowało, bo ja mam łatwość naśladowania takich wieśniaczek, powiedzmy. Czego mamy piękny przykład w Blaszanym Bębenku. A tam akurat moją babcię trochę parafrazuje, prawdziwą świętej pamięci Martę Szurek. No i mnie się nie podobała ta praca, że ja cały czas mam być tą taką przekupą. I napisałam SMS-a do Konrada i Mieli, ale wysłałam niechcący do Wojtka Kościelniaka. A ja napisałam tam, już nie pamiętam, ten SMS cały jest zacytowany w książce o Wojciechu Kościelniaku i kiedyś muszę go zaśpiewać. To był dosyć ostry SMS. Nie wiem, czy tam nie było brzydkich słów, ale takich, że nie chcę w tym grać, to będzie do dupy, co to w ogóle jest. I wysłałam do Wojtkowi. I Wojtek mnie wezwał do siebie i to była bardzo fajna rozmowa, śmieszna, twórcza. I w ogóle zmieniliśmy, Wojtek zmienił, jakby dzięki mojemu impulsowi, SMS-owi, że postać narratora to jest Jelena Szyłowska, czyli prototyp Małgorzaty, trzecia żona Bułhakowa, gdzie on jej dedykował tę książkę. I korzystaliśmy też z pamiętników, pamiętnik mistrza i Małgorzaty. I ona, tam są takie wtręty, a Misza to, a Misza zrobił to, a jest coraz z nim gorzej. I opowiada to Jelena Szyłowska. To się zaczyna tak, że ona wraca z pogrzebu Miszy, swojego męża i mówi właśnie, zachodziło słońce, gorące słońce i nagle książka jest się wyświetla na patriarszych prudach i ona siedzi na ławeczce i opowiada tę książkę i na końcu jest, mimo wszystko było to najpiękniejsze życie, jakie można sobie wymarzyć, najszczęśliwsze, byłam wtedy najszczęśliwszą kobietą na świecie. To już jest słowa Jeleny Szyłowskiej osobiste. Także udało nam się zrobić piękną, głęboką postać i myślę też, że dla dobra spektaklu, że ta zmiana koncepcji bardzo dobrze zrobiła całemu spektaklowi, bo jednak tam mocno ingeruje w tę przestrzeń i oboje uwielbiamy to. I rzeczywiście jak była promocja książki w teatrze w Gdyni, to nagle dostaję SMS-y. Ty jesteś nienormalna, ty wariatko, a to przeczytali tego SMS-a. Mówisz teraz o promocji książki Gdyni, o Wojtku Kościelniaku. Tak, tak dobrze, że kontrolujesz o Wojtku. I okazało się, że przeczytali tego SMS-a, a tam salwy śmiechu i Wojtek też się śmiał i brawa. Tak właśnie zafunkcjonowałam też na tej promocji książki. I właśnie muszę to kiedyś Wojtkowi zaśpiewać. Często tak cię napada, bo ty jesteś taka właśnie impulsywna. Jestem, ale jestem naprawdę bardzo twórcza w pracy. Jestem super w pracy, ale jestem impulsywna i robię czasami afery, ale to są takie, wiecie, one są takie w imię sztuki. Tak naprawdę wybucham i za chwilę już jest fajnie, albo wszystkich przepraszam, albo szczególnie a panowie akustycy mają za mną ciężko. Są jeszcze dwie rzeczy, o które chcecie zapytać. Chcecie zapytać o Pannę Julię, 97-98 rok chyba, jeśli internety nie kłamią. Skąd ty to wiesz? Sama zapomniałam. To był dyplom mojej szkoły aktorskiej, Akademia Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Reżyserował to aktor Teatru Nowego w Poznaniu, Waldemar Szczepaniak.
Ja wtedy jeszcze nie miałam takiego warsztatu. Myśmy nad tym pracowali 2 miesiące i pojechaliśmy z tą szkołą na konkurs. Z tą sztuką? Z tą sztuką i z tą szkołą. Był organizowany w teatrze w Grudziądzu przetarg. I jakby najlepszy spektakl, grupa, która stała za tym spektaklem, dostawali teatr w Grudziądzu na rok albo na 2, już nie pamiętam. I my tą naszą panną Julią wygraliśmy ten teatr w Grudziądzu. Ale kosmos. To taki mój mały, pierwszy dramatyczny sukcesik. Ale ja nie wiem, czy to była dobra rola, czy na przykład bywa tak, że myślę, że to już byłam wtedy bardzo nierówną aktorką. Jednego dnia mogłam być słaba, a to było tak wyjątkowe, jakiś, wiecie, taki dzień. Pierwszy taki mój pokaz, pewnie adrenalina. Ponoć tam byłam fajna. Ale czy to była moja dobra rola, to nie wiem. Zagraliśmy to naprawdę chyba z 4 razy, może 5. Naprawdę? No. Twoim partnerem był tam... Wojtek Brzeziński, tak, bo my z jednej szkoły. Tak. No właśnie, Wojciech Brzeziński, który dzisiaj jest aktorem Teatru Ateneum w Warszawie, a długie, długie lata pracował w Szczecinie w teatrze. Tak. Też jest świetnie śpiewającym aktorem. I też razem byliśmy w tym studiu piosenkarskim. I razem w tej szkole aktorskiej, tak. I razem tu graliśmy właśnie u Agaty Dudy Gracz. Grał właśnie Piotr Arifier, mojego syna. Także miałam... A w Muszkieterach księcia Buckinghama. Także mieliśmy piękne spotkanie wzruszające. Czyli Wojtek Brzeziński grywał tutaj gościnnie, tak, w Kapitolu? Na zmianę z Marcinem Januszkiewiczem. Więc to jest jedno, o co cię miałam zapytać. A druga rzecz, o którą chcecie koniecznie jeszcze zapytać, to jest film Bez Słów, o którym piszesz też od pewnego czasu już w swoich mediach społecznościowych. To opowiedzmy też o tym trochę. Tak, to jest pełnometrażowy film fabularny. Mocno niezależny, bardzo ciekawa obsada takich, no naprawdę fajnych ludzi, już bardziej doświadczonych z wielkim ekranem. Napisał do mnie reżyser anglojęzyczny ze Szwecji i napisał właśnie, że słyszał, że jestem fajna. Szukali osoby, alkoholiczka, wychodzi z więzienia. Oni wstępnie rzucili hasło, że kto ma być ktoś, kto może być i glamour, i taki, no, obleśny, powiedzmy. I wysłał mi scenariusz, prosił, żeby nagrać scenki, żeby ponagrywać. Poprosiłam moją koleżankę z teatru, Klaudię Waszak, i nagrałyśmy te scenki. No i mu się bardzo spodobało. I postanowił mnie obsadzić. Było to niesamowite, bo cały film kręciliśmy 4 dni od rana. No naprawdę od 5 do, bardzo duża, trudna praca. I cały film został nagrany 7 mastershotami. Czyli na przykład jedna scena bez przerywania trwała 20 minut. Bardzo piękny scenariusz, będzie to niezależne, czarno-białe. Oddałam się też temu, a tu jeszcze było tuż po Sylwestrze, graliśmy galę światowych musicali, a kręciliśmy to pod Olsztynem. Także jest to film, którego jeszcze nie widziałam. Czekamy na premierę, bo długo trwała postprodukcja. No tak to już właśnie jest z filmami. I bardzo czekam na premierę tego filmu. Aha. Wyglądam tam tak strasznie i on tylko mówi: nie myj głowy, nie myj głowy, wiecie. Bo ona wraca po 7 latach więzienia. To twoja bohaterka. Moja bohaterka, Donata ma na imię. I próbuje się odnaleźć w świecie ze swoimi dziećmi. Ale jak mówisz o tym, że on był nakręcony tymi 7 mastershotami, czyli takimi właśnie bardzo długimi scenami bez przerw, no to też taka parateatralna praca. Parateatralna, no tak, także się cieszyłam z tego bardzo. Jedna kamera, ale tak, masz rację, teatralna. Ciekawa jestem bardzo. No a wiemy coś więcej? To znaczy wiemy, kiedy ma się odbyć premiera? Najpierw musi się odbyć premiera światowa, a później krajowa. Czyli myśmy wysłali, pan producent wysłał ten film na festiwale takie międzynarodowe, duże. I jeżeli zostaniemy zakwalifikowani i będzie miał pokaz na dużym festiwalu, to wtedy dopiero możemy pokazać to w naszym kraju. Bo gdybyśmy pokazali wcześniej, na przykład w maju, gdzie taki był plan, to już wtedy nie możemy... aplikować do tych wielkich festiwali, tak. I z cierpliwością czekam, a naprawdę jestem tak ciekawa. Już myślałam, że wcześniej będzie ta premiera. Już chciałam właśnie zaprosić znajomych. Ale myślę właśnie, że to też taki będzie moje nowe, nowa moja twarz i dobrze czułam się na planie. O. I tu jest tam, jakbyśmy poszły prosto, to jest bufecik. Aha. W
którym można zjeść obiad, zupę i napić się kawy, taki nasz wewnętrzny bufet. Tam jest gabinet dyrektora, to tam nie idziemy, a tu jest nasza garderoba. Tutaj są garderoby. I między innymi nasza kochana garderoba na końcu po lewej. Ale zjeżdżacie windą na scenę, czy zbiegacie po jakichś schodach? Ja chodzę po schodach, bo jakoś tak uczono mnie, że w trakcie spektaklu windą się nie jeździ, bo może się zatrzymać czy zepsuć. Jest tu ktoś? Kasia? Nie ma. I to jest nasz słynny domek. I tu są afterki i tu można, mamy takie łóżeczko małe, można sobie odpocząć między próbami i tu uczymy się tekstów i rozmawiamy o życiu i czasami siedzimy trochę dłużej nawet. I taki to jest nasz drugi domek. Tu mamy pracę Gracjana Rostockiego, tu jest mój portret od pani Fanki. Te prace to są Kasi, bo Kasia oprócz tego, że pięknie śpiewa, to też maluje. No i taki mamy nasz tu domek. I mówisz, że można odpocząć i że w ogóle czasem zostajecie dłużej. Czyli jest w Kapitolu tak, że nie przybiega się tuż przed spektaklem i nie wybiega zaraz po? No ja na pewno należę do takich osób. Też między próbami lubię zostać w teatrze, jeśli nie mam żadnych konkretnych obowiązków innych. To lubię właśnie, znaczy przed spektaklem jestem zawsze minimum godzinę albo więcej, no bo jestem takim kujonem raczej z natury. A po spektaklu to trzeba zdjąć makijaż, odtajeć, przemyśleć, przegadać. No po prostu pobyć. Ja zawsze ostatnia wychodzę z teatru, właśnie z Kaśką ostatnio wychodzimy zazwyczaj. Długo się guzdrzemy się i lubimy tu być po prostu. To jest rzeczywiście takie nasze dobre miejsce. Kapitol. Chyba jestem szczęśliwa, spełniona. Bez teatru się nie da żyć, bez śpiewania też się nie da żyć. I tak jakoś udaje się godnie żyć. No przede wszystkim tu w teatrze też mam wspaniały zespół ludzi i moją największą przyjaciółkę Kasię Emosy Humbango, gdzie się bardzo kochamy, mamy wspólną garderobę. I to też takie moje światełko w moim życiu wielkie. A to, że robię tego magistra, Boże, jak go napiszę, będę na maksa z siebie dumna. Kupię sobie butelkę Moët & Chandon. Ja wypiję, jeśli będę w pobliżu, to z tobą, a jeśli nie, to wirtualnie. Dobrze, już cię zapraszam. Kapitol to? Mój drugi dom. I tyle. Mhm. Był to odcinek podcastu Kapitol na ucho Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Nagranie, montaż i redakcja Teresa Drozda. Muzyka Grzegorz Rdzak. Grafika Dorota Dalidowicz. Więcej informacji na stronie teatr-kapitol.pl.